Cześć, ja Agrowartek, a to jest kolejny vlog. W dzisiejszym vlogu, jak widzicie, prasujemy. Prasujemy sipą, jak widać, trochę mam zrobione bel. No i tak, sipa już nakręciła trochę belek. Już, bo tam co było tutaj na wprost, to co jest ta łąka, no to jest koszona. Już była koszona, zgrabiona i zbelowana. A teraz wczoraj przeżyto skosiliśmy. Wyszło 7 big bagów. To gdzieś takie po 3 tony wyszły. 3 tony wyszły z 2,5 hektara. I teraz wczoraj było koszone, a dzisiaj pojechaliśmy tam lucerny. Nie łatwo nasz lucerną, ale jak będzie, sprasowaliśmy. Wczoraj zgrabiłem to, a dzisiaj to dawał sprasować i teraz słomę prasujemy. Już. Słomę prasujemy. Jeszcze drugi zakres, trójka. Jak wskoczy na czerwone, no to na jedynce i tak do połowy czerwonego się staramy robić. Potem wam pójdę, pokażę zbicie jakie jest, ale jak na sipę, no to jest dobre zbicie. Wiecie, na początku to takie były próby, bo ja pierwszy raz belowałem, a teraz otwieramy klapę. Otwieramy klapę, zamykamy i te siatki puścić. I jedziemy dalej prasować. Powiem wam tak, jak na sipmę i za te pieniądze co daliśmy, no to jest dobrze. Myślę, że ma siatkę, to robota idzie aż miło z prasowaniem. Tak, to już jest, no teraz już drugi raz prasuję, to już wiem co i jak, bo na początku na siele kiszącej to nie chciałem nagrywać, bo wiecie, nowy sprzęt to trzeba go wyczuć. A teraz już mam ją trochę wyczutą, no to można prasować. Wciąga.
takie 1900-1800 obrotów utrzymuje. Widzicie, takie chmury coś deszczowe, dlatego to prasujemy teraz. Tak jak widzicie, o, tam są trzy belki z tamtej starej trawy. Właśnie. No i co zaraz będziemy mieli tutaj to sprasowane? Takiego, no zobaczymy, czy krótkiego, czy długiego, czy będzie coś jeszcze z wyjściem rozłożenia, coś wam dogram wtedy. Sprasowane. Tutaj trochę snopków dało. Snopków, Boże, belek. Belek trochę dało akurat. Bo już trochę czuję. No i tak jak widać, jakoś pomału to idzie, to prasowanie. Jo, no jakby komputerek był, no to by se kliknął i siatkę podał. Ale zobaczymy, może coś się pomyśli wtedy. Choć na razie jak jest tak, to nie ma co narzekać. Wtedy. Nie ma co narzekać. No najważniejsze, że swoje to swoje. A tak to nie wiadomo, kiedy by przyjechał ktoś, żeby sprasował nam to. Klapę do góry sobie. Trochę siatki puścić. I jedyneczka, i trójka. I lecimy z prasowaniem dalej. I słomy. Jak widać trochę, jak na słomy sprężyta, no to trochę belek jest robiony. Pozbierać to, co prasa, raczej to, co kombaj, i tak szeroko. Dał.
ogóle mamy tak, 3 sierpnia, mamy po godzinie 15, a tak jakoś o 13 zaczął prasować. Teraz ja go zmieniłem. Szerokie pokosy, to nie trzeba mężykiem jeździć, chociaż no, już dobijać zaczęła. I tak, tak jak mówiłem w poprzedniej chwili z prezentacji jej, podbierak jest na hydraulikę, dwa przewody od klapy i jest w miodzie. I jedziemy na ten cyfel teraz prasować. Ile jest tu belek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tam 16, 17, 18. No to 18 belek jest. Z dwóch. A zobaczymy, ile będzie wszystkich. Z dwóch i pół hektara. A bo tu sobie jedyneczką, bo to było trochę lepsze. Ta słoma. Raka, nie da. Nie zapchać, bo już tak, bo już dwie takie rozwalone były, że tam przy po prostu za duże zbicie miały. I siatka się rwała, no to właśnie już raz zapchaliśmy prasę. Odcięło. Siatkę. Dobra, wywaliło. I zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem pokosów. Wywaliło i... Dobra, ja wam coś może dogram z włożenia, albo jak nie będzie zwozić, no to coś się pod koniec włączę. Także robię cięcie teraz i widzimy się później. Dobra, widzimy się później. Prasę już mamy schowaną. Prasę już chowamy, bo zbudowaliśmy. No i na razie tego nie będzie zwozić póki co, ale pewnie ze zwożenia też wam nagram vloga.
że było i potem z upraw pożniwnych, z uprawy pożniwnej wam nagram, to będziecie mieli to oglądać. Także dziękuję za tego vloga i widzimy się w następnym vlogu.